Musimy szanować prawo każdego do wypowiadania się. Faktycznie sytuacja od rana do wieczora słuchamy, czytamy i oglądamy prawie samych mężczyzn. Z monitoringu Feminoteki i Gazety Wyborczej wynika, że wśród autorów, bohaterów, ekspertów i tzw. zwykłych ludzi pojawiających się w mediach 77% to mężczyźni, a tylko 23% to kobiety. Nawet dziennikarki zapraszają prawie samych panów. Wśród 27 gości programu Moniki Olejnik.nat.i od początku kwietnia do połowy maja pojawiły się tylko 3 kobiety. Także w poranku Janiny Paradowskiej, Radio Tok FM, komentatorami wydarzeń są niemal sami mężczyźni. Media są znacznie bardziej męskie niż świat, który opisują. W Sejmie kobiety to 24%, a w mediach polityczki to 11%. Ekspertek w mediach jest tylko 19%, choć kobiety są dużo lepiej wykształcone. Na przykład wśród 30-latków wyższe wykształcenie ma 32% mężczyzn i 47% kobiet. Jeżeli kobiety pojawiają się w mediach, to najczęściej w tematach społecznych, kulturalnych, a zwłaszcza jako anonimowe osoby ilustrujące wydarzenia i zjawiska. Często występują w roli pokrzywdzonych, biernych ofiar, a także w charakterze obiektów seksualnych. A w jakich rolach najczęściej pojawiają się mężczyźni? Media bez kobiet. Pół prawdy całą dobę. 7 dni w tygodniu. I tak ma być. Ha, ha, ha.